Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Obsesji Doskonałości. Przed nami dwa następne spotkania, a dzisiaj odcinek wyszedł krótszy. Dlaczego? Ponieważ nie działo się bardzo tak wiele w tych dwóch spotkaniach, które rozegrałem. Dlatego jest krótszy. No widzicie, nieraz ma 6 minut, nieraz ten odcinek trwa jedynie niecałe 4. W 45 minucie pierwsza sytuacja, Benteke, dobitka Shirley, ale ten nie trafia w bardzo dobrej sytuacji. To powinna być bramka, naprawdę. No cóż, Shirley jest chyba prawonożny, może dlatego, no ale gwiazdki słabszej nogi też ma przecież zarąbiste. No cóż, Aubameyang w 48 minucie wyprowadza naszego przeciwnika na prowadzenie 1-0. No i teraz to ja muszę odrabiać tą stratę jednobramkową. Także trzeba się wziąć do gry, no i mam nadzieję, że to się uda. Baines uderza bardzo dobrze, do tego dobija Santi Cazorla, ale znów niecelna dobitka naszego zawodnika. No coś te dobitki nie chciały wpadać. 70 minuta, Santi Cazorla tym razem, znów strzał, trochę tutaj jeszcze, nawet dużo szczęścia bym powiedział, bo piłka mogła wpaść do siatki, no ale tylko rzut rożny w minucie 90, wrzutka w pole karne, Benteke, no i mamy w końcu bramkę na 1-1. W końcu, bo naprawdę nie chciało wpadać, tak jak widzieliście, ale udało się w samej końcówce spotkania. Benteke, tutaj jeszcze zmylony trochę nasz przeciwnik, pobiegł za mną, może dlatego odpuścił krycie. No i mamy 1-1 w samej końcówce tego spotkania, tak jak już powiedziałem. No i oczywiście remisem kończy się ten mecz, także niestety po tym spotkaniu nie kupię żadnego zawodnika, bo jak wiecie, remis nie daje nam następnej karty, jedynie wygrana. Ale mamy 16 punktów i jeszcze jedno wygrane spotkanie i będzie mistrzostwo i awans do ligi numer 3. Także zobaczmy skład naszego przeciwnika. Kaka, mamy też Hulka, mamy Pato, ogólnie skład brazylijski bardzo dobry. Nani w 30 minucie, ale to co on zrobił, to naprawdę nie mam pojęcia. Potem doszedł jeszcze raz do piłki, wrzucił w pole karne, uderzył Aguero, ale obronił bramkarz naszego rywala. W 39 minucie Santi Cazorla doszedł do piłki po ładnym, prostopadłym podaniu i tak, w takich sytuacjach się nie może mylić. Mamy mamy 1-0 w tym spotkaniu w 40 minucie, no i teraz to my wychodzimy na prowadzenie i trzeba w jakiś fajny sposób teraz to utrzymać. Podanie do Shirley w 60 minucie, które mogło dać bramkę, ale pomylił się w tej sytuacji Shirley, a w zasadzie bardzo dobrze zachował się bramkarz drużyny przeciwnej. Tutaj już Aguero, no i to już jest bez szans naprawdę. Nie, Santi Cazorla, o przepraszam bardzo, nie wiem dlaczego, ale mylę ostatnio sobie Santiago Cazorle i Aguero. No nie wiem, naprawdę, może dlatego, że mają takie same korki, no cóż, bardzo podobnie wyglądają podczas biegu i tak dalej. W 85 minucie nasz przeciwnik miał sytuację, no ale zobaczcie, w 90, ajajaj, szkoda, że to nie weszło. Znowu Santi Cazorla próbował, no i tym razem nie udało mu się wpakować piłki do siatki. To była ostatnia sytuacja w tym spotkaniu, zobaczcie raz jeszcze, no niedużo brakło i mogło być naprawdę fajnie. Santi Cazorla po dwóch bramkach jest najlepszym graczem tego meczu, no i oczywiście chyba to nikt się z tym nie będzie kłócił, także widzicie dwie bramki Cazorli, które dają nam kolejnego zawodnika do naszego składu. No i zobaczmy, do tego mamy awans, więc to będzie dwóch zawodników. Zobaczmy, kogo wybrałem. Pierwszym zawodnikiem jest, tak, jest Basong. Miałem wybrać Terego, którego widzicie kupiłem, ale okazało się, że Basong ma dużo lepsze statystyki, ale jeśli chcecie, Terry też może zagrać. Drugim naszym obrońcą jest Debussy, którego kupiłem. No właśnie, jeszcze wszystkich zawodników kupowałem, zanim przenosiłem się na to nowe konto, także dlatego nie ma cen. To było na tyle, trzymajcie się, do usłyszenia już jutro, na razie i piona.